Już prawie 10:15, Andrzej Łukowski, dzień dobry, witam, pora na spotkanie z gościem piątki, jak zwykle o tej porze. A dzisiaj w studiu Radia 5 pani Irena Mickiewicz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach, szefowa Suwalskiego Hospicjum. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Rozbudowa Suwalskiego Hospicjum. Swego czasu zapowiadaliśmy taką inwestycję, a teraz możemy powiedzieć, że jest szczęśliwy finał, tak? Oczywiście, inwestycja jest już ukończona, zgodnie zresztą z terminami. I niedługo będziemy wyposażać salę. Powstało takie nowe skrzydło Suwalskiego Hospicjum. Proszę powiedzieć, co jest w środku? Ile sal, ilu pacjentów będziecie mogli dodatkowo, że tak powiem, przyjąć? To skrzydło przeznaczone jest przede wszystkim na salę dla pacjentów zolowskich, jak my mówimy, czyli zakładu opiekuńczo-leczniczego, ponieważ tego typu świadczenia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i są największe kolejki. Będzie tam 6 sal. W tych salach będzie mieściło się 14 łóżek. W sumie mniej więcej 15 osób czeka na przyjęcie do hospicjum. Także te 15 łóżek naprawdę bardzo dużo pomoże i zmniejszy kolejki nawet o 80%. Oprócz tego oczywiście znajdą się tam pomieszczenia, które podczas korzystania z naszej starej części, w cudzysłowie, okazało się, że są nam potrzebne, więc będzie tam jeszcze oczywiście szatnia dla pacjentów, będzie pomieszczenie przeznaczone na dział farmacji, bo teraz są takie przepisy, i oczywiście duży magazyn, którego nam zabrakło w tym parterowym budynku. Ta stara część to ciągle nowa część. Tak, to się tak w cudzysłowie mówię, tak, dla nas jest tu stara, ale oczywiście nadal bardzo ładnie wygląda. Zresztą pacjenci i rodziny odwiedzające mówią, że jest u nas przyjemnie, czysto i pacjenci są naprawdę zaopiekowani. Standard w tej najnowszej części, w tym skrzydle, o którym już wspomniałem, będzie nieco wyższy? Będą jakieś różnice? No, mam taką nadzieję, że będzie wyższy, dlatego że są postępy technologiczne i okazuje się, że jest masę sprzętu, które można zakupić i zaadoptować podczas pielęgnowania chorych przewlekle. Wbrew oczekiwaniom nie jest to sprzęt taki bardzo tani, mimo że to jest, prawda, jak mówią, że to tylko hospicjum, nie są to ojomy, ale jednak sprzęt jest bardzo drogi. Jest to sprzęt, który znacznie i zmniejszy obciążenie pielęgniarek, personelu medycznego, ułatwi pielęgnację i zmniejszy na pewno powikłania i zmniejszy cierpienia pacjenta. Także mamy nadzieję, że będzie to sprzęt jeszcze lepszej jakości niż w tej chwili posiadamy, a posiadamy również sprzęt nie najgorszy, bo w sumie jeszcze dosyć nowy. Ten sprzęt jeszcze trzeba pozyskać, kiedy pani zdaniem wszystko się uda, kiedy będziecie mogli trochę rozładować te kolejki, bo o kolejkach pani wspomniała. No troszeczkę to potrwa, dlatego że złożyliśmy wniosek na środki finansowe z projektu norweskiego. Ten projekt norweski dotyczy właśnie dofinansowania takich zakładów jak nasz, opiekuńczo-leczniczych, prawda, hospicjów. Rozwiązanie tego konkursu miało nastąpić właśnie styczeń, luty. Okazuje się, że to wszystko zostanie przesunięte na koniec marca. Mam nadzieję, że to będzie ostateczny termin, także do tego marca będziemy musieli czekać, czy te środki otrzymamy, czy też powinniśmy z własnych środków, prawda, czy pozyskanych od sponsorów zacząć wyposażać.